Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Słuchajcie, dzisiaj zapomniałam niestety zajrzeć w to rozpisko. Okazało się, że też jest nocna owsianka. I mam tutaj zmrożone maliny, ale po prostu zrobię ją i będę musiała trochę poczekać, aż to wszystko, wiecie, się tutaj rozmrozi, płatki namiękną. Także nie będę jadła od razu śniadanie. Ale dobrze, trochę poczekam, także zdążę się w tym czasie wyszykować, ogarnąć trochę. Także słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy piątek. Witam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia. No i co? Zaczynamy! Trochę zapomniałam o tym zamówieniu. Słuchajcie, jakiś czas temu właśnie kupiłam sobie coś takiego na ten okres świąteczny, bardzo świątecznego moim zdaniem, ale też przede wszystkim wygodnego i praktycznego. Także zamówiłam sobie dresek, jak widzicie, z Reserved. I on przyszedł w dwóch paczkach, bo ja zamawiałam, robiłam dwa zamówienia, bo te rozmiary się tak szybko wyprzedawały, że musiałam po prostu poczekać i jak coś było, to od razu brałam. I to ten dres, tutaj mam bluzę. Nie wiem, czy kojarzycie go może ze strony, ale jest taki piękny, świąteczny. No i przede wszystkim to dres, czyli wiecie, wygoda. I tutaj mam, o, spodnie, tak wyglądają. I widzicie, ja wzięłam rozmiar XL i bluzy chyba też, bo ja wolę rzeczy, żeby były nawet za duże, ale luźne przede wszystkim, nie jakieś obcisłe i wiecie, ograniczające mi ruchy, więc ja wolę wszystko większe. I tak, i wzięłam chyba największy rozmiar po prostu, jaki był dostępny, tak. Spodnie mają też tutaj takiego misia, także wszystko jest takie milutkie, mięciutkie, świąteczne przede wszystkim, także co? Zakładam go dzisiaj, będzie dzisiaj tak bardziej mikołajkowo-świątecznie. Ja nie wiem, czy dzisiaj w pracy u nas też nie jest taki dzień, bo jest piątek przed Mikołajkami, ja nie wiem, czy to... Mieliśmy się jakieś świąteczne rzeczy poprzebierać chyba, nie pamiętam, czy jakiś świąteczny sweter, nie pamiętam dokładnie kiedy to będzie, ale ja zaczynam już dziś w takim razie. Pewno się z Wami tutaj nie witam, zaraz siadam do makijażu, a chciałam Wam pokazać, jak wygląda ten tonik, bo dostałam też wiele wiadomości właśnie od Was, jak on się sprawdza, albo że właśnie lubicie produkty Rezibo, albo nie, znaczy głównie lubicie. Ale chciałam właśnie Wam pokazać, wczoraj nie użyłam tego toniku, używałam go dwa dni z rzędu i słuchajcie, skóra wygląda tak i mam wrażenie, nie daje to efektu takiego, wiecie, po samoopalaczu, że ta skóra jest taka bardzo opalona, natomiast ja widzę, że koloryt jest bardzo wyrównany i wygląda naprawdę tak ładnie, nie jest taka blada i nie jest taka, wiecie, taka biała. Także właśnie o coś takiego mi chodziło i póki co jestem naprawdę zachwycona. Bardzo mi się podoba ten tonik. Bardzo przyjemnie się go używa. Ma bardzo fajny zapach, fajna konsystencja. Naprawdę, to jest czysta przyjemność używać go, więc pierwszy produkt z Rezibo, jak dla mnie naprawdę trafiony. Jak widzicie, już założyłam bluzę, która jest tak miła, jest tak fajnie się w ogóle czuję w tym dresie, że naprawdę. No nie wiem, ten okres świąteczny właśnie z takich powodów też jest taki przyjemny. Ja wiem, że to w sumie trwa miesiąc, powiedzmy. No oczywiście po świętach też można takie rzeczy nosić, ale tak się ostatnio też zastanawiałam nad ozdobami świątecznymi. Wiecie, że kupujemy je i w zasadzie one tak na miesiąc, no bo są bardzo tak, jeżeli są świąteczne, typowo świąteczne, no to na ten okres się nadają. Więc ja bym raczej była skłonna, powiedzmy, kupować coś zimowego, no ale to jest, nie wiem, tak fajne i mam wrażenie, że to właśnie robi ten klimat jednak tych takiego oczekiwania na święta. No nic, dobra, słuchajcie, maluję się, także odezwę się do Was za chwilę. Zrobiłam tutaj taki mini statyw, to pogadamy sobie, dawno nie gadaliśmy przy toaletce, mam wrażenie. A chciałam Wam coś pokazać, od jakiegoś czasu ostatnio używam tego podkładu, to jest Perfekta Fenomen C. I to jest 2-w-1 podkład matujący, ja mam w kolorze Nude i właśnie łączyłam sobie ten podkład z tym kremem, to jest Claire's Illuminating Supple Blemish Cream, bo on jest jasny. I powiem Wam, że te kolory jakoś tak, no tak to wygląda, bo ja mam dzisiaj też to właśnie ten komplet na twarzy. I tak, ten podkład jest dla mnie trochę za ciemny, bo to jest taki mój kolor letni, bym powiedziała. Natomiast ten jest trochę jaśniejszy, więc jak je sobie łączyłam, to wychodziła mnie dość, że taka fajna, kremowa konsystencja. Nie powiedziałabym, że bardzo kryjące, ale oba te produkty nie są jakoś bardzo kryjące, więc to pewnie też dlatego. Ale jeżeli chodzi o właśnie o to, jak się zgrały kolorystycznie, to uważam, że bardzo fajnie, bo ten trochę rozjaśnił, dodał właśnie, on jest też, on nie jest różowy, natomiast nie jest też żółty, bym powiedziała, że jest bardziej taki neutralny. Więc on naprawdę jest do takich jasnych karnacji moim zdaniem, że można sobie dodać trochę koloru na przykład pudrem jakimś, ale właśnie idealnie się zgrywały, więc powiem Wam, że od dłuższego czasu nie mówiłam Wam chyba ostatnio, czego używam.
i od jakiegoś czasu właśnie używałam kombinacji tych dwóch produktów. A reszta to myślę, że standardowo. Zaczęłam w ogóle używać tego bronzera mojego ala różowego jako różu i trochę lepiej mam wrażenie się sprawdza i teraz jakoś tak też. Znaczy on w ogóle mimo wszystko fajnie wygląda, nie jest taki zły, ale nadal muszę go trochę pozużywać, a reszta kosmetyków to tak jak mówię, no standardowo, także jak będziecie chcieli kiedyś makijaż, żebyśmy zrobili razem, to dajcie znać. A ja idę robić rzeczy. Mówiłam wam, że ten dres jest taki fajny i naprawdę jest taki uroczy. Widzicie, wyglądam jak ciastek, mam wrażenie. Ale nie jest też taki bardzo przesłodzony. No, piękny ma taki brązowy, beżowy kolor. Beżowo-różowy nawet, taki brudny róż. Z takimi dodatkami. Mogę wam też pokazać, o, w lustrze tak wygląda. Jest taki w miarę luźny, no, jest luźny. Ale fajnie, bo jest taki wygodny. Dobra, słuchajcie, tu jest kalendarz. Może otworzymy jakieś okienko? Jestem gotowa. Otwieramy okienko w kalendarzu. Dzisiaj jest czwarty i tak, ja widzę, że to jest... Wow! Muszę być trochę bardziej delikatna na drugi raz. Słuchajcie, mam tutaj... Mam nadzieję, że to wyraźne. Wszystko jest, bo widzę, że się nie fokusuje, ale nic. Mam prezencik. Nawet uda mi się go odwiązać. Dzisiaj jest lekki. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Uhu, kosmetyk! I tutaj mam Feather Brow z Creator, z Vibo w kolorze Soft Brown. Trzeba by go odpakować. Słuchajcie, zbliżę się do was może troszkę. Tak wygląda opakowanie. Nie wiem, czy to się wyostrzy, czy nie. Pewnie nie. I wiem, że wiele z was pewnie zna albo kojarzy ten kosmetyk, bo to jest właśnie taka kredka do brwi, czego akurat mi brakuje, więc przyda się. I w takim kolorze, no nie wiem. Możemy sobie zrobić test w sumie od razu, prawda? Mogę wam też pokazać, jak będę używać tych kosmetyków. Boję się, żeby się nie złamała. Też chciałam zobaczyć, jak dużo jej to jest. Jest w miarę twarda, powiem szczerze. No i ten kolor jest... Czy on nie jest za rudawy? No nie wiem. Soft brown. Nie było... blond. Także no nic, zobaczę. Zobaczę. Jak się wydaje... Taki jasny brąz, faktycznie. To wygląda jak jasny brąz. Nie jest jakiś taki bardzo szarawy. Więc zobaczymy. Zobaczę te średnie kredki. Widzę tylko, że jest dosyć twarda. Więc nie wiem. Zobaczymy. I bardzo długo się wykręca. Tak jakby... jak to powiedzieć? Jak mam na przykład kredkę z Golden Rose, jak wykręcę raz... Z Golden Rose. wykręcę raz, to dużo więcej się wykręca. Tutaj trzeba, widzicie, kręcić i kręcić. No ale jest... O, tyle jest jej. Także... Na trochę wystarczy. No i zobaczymy. No i właśnie, słuchajcie, dajcie znać, czy chcecie, nie wiem, po prostu, żebym używała na bieżąco tych kosmetyków, które tutaj się znajdą, czy, nie wiem, zbiorczo jakoś tak, kilka jak się pojawi, może. A z drugiej strony jest szczoteczka. No, taka spoko, o. Fajne. Tylko ten kolor, żeby mi pasował, to będę musiała jeszcze sprawdzić. No ale dobra, mamy kredkę do brwi w okienku numer 4. Także to dobry piątek. Powiem wam szczerze, że dzisiaj tak ogólnie fajnie dzień jest, mam wrażenie. Nie dość, że piątek, to w ogóle super. To jeszcze tak ogólnie fajnie jakoś. Fajnie. Dobra, muszę się teraz zrobić coś do jedzenia, bo już pora na drugie śniadanie, a ja nie jadłam. Zrobiłam sałatkę taką z łososiem pomarańczą, z takim sosem musztardowym. Też tu jest też szpinak i rukola. Także idę jeść, ale powiem wam, że bardzo akurat ją lubię. Zresztą dużo dań z tej diety lidlowej naprawdę jest bardzo smacznych i bardzo je lubię. Często nie mam czasu, żeby je przygotować, ale to już jest druga sprawa. Natomiast są bardzo smaczne i te połączenia smaków naprawdę, naprawdę są bardzo dobre. Zresztą te dania też są takie ładne, kolorowe, jak widzicie. No dobra, słuchajcie, idę jeść, bo naprawdę już zgłodniałam i muszę dalej wracać do pracy. Dzisiaj na obiad tofu orientalne z ryżem, także... Życzę wam smacznego i idę jeść. Fajny ten talerz. Hej, ja już jestem po pracy, po obiedzie, także już
czas wolny i zabieram się dzisiaj za ubieranie choinki i za przystrojenie tutaj, no może nie całego mieszkania, no ale tak może kilku elementów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale wiecie, na co mam teraz ochotę? Na taką gorącą czekoladę. Tylko, że ja chyba nie mam takiej czekolady w domu, bo pamiętam, że kiedyś kupiłam, ale to było chyba kilka lat temu. No kiedyś miałam, pamiętam, że zimą jakby kupowałam pierwszy raz chyba od dawien dawna, koleżanka mi zrobiła, jak byłam w Londynie i tak mi się to kojarzy po prostu z takim miłym czasem. I tak mi zasmakowało również, że potem jak wróciłam do Polski, to sobie też robiłam. Ale chyba nie mam w domu, nie wiem, czy da się to jakoś zastąpić, muszę zobaczyć chyba w internecie, czy jest jakiś przepis na domową gorącą czekoladę, to może bym sobie zrobiła, jakoś tak mnie naszło, mam ochotę. No i zabieram się za ubieranie, no wyjmowanie ozdób, zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Na razie skończyłam i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo uważam, że wygląda to naprawdę dobrze. Aż się nie spodziewałam, że będzie tak ładnie. Już Wam pokazałam w zasadzie troszkę, jak to wygląda właśnie. I nie wiem, czy będę wstawiała tutaj jeszcze trzecią choinkę. Znalazłabym dla niej miejsce, spokojnie. Tutaj zmieściłaby się. Natomiast tak mi się podoba, jest tak inaczej mimo wszystko niż w zeszłym roku, a z tych samych ozdób tutaj w zasadzie przystroiłam, no plus ta choinka drewniana, ale tak ogólnie to tamta choinka z zeszłego roku, tutaj te ozdoby, które są też. Aha, jedna rzecz, słuchajcie, bo nie wiem, co Wy na to, ale ten kącik ładnie wygląda, tylko brakuje mi tutaj trochę czegoś takiego wysokiego. I wiecie co, jak ostatnio byłam chyba w Action czy gdzieś, to widziałam takie fajne skrzaty i tak, ja tak myślę, żebym sobie tutaj takiego skrzata postawiła, nie wiem, może jeszcze gdzieś, słuchajcie, wybiorę się na jakieś zakupy i może popatrzę, czy będzie coś takiego świątecznego, chociaż uważam, że ten kącik naprawdę bardzo ładnie wygląda, dużo światełek, taki fajny klimat, naprawdę, tylko mówię, brakuje mi czegoś wysokiego, ale mimo wszystko to i tak wygląda ładnie.
To autko to jest naprawdę mój ulubiony motyw świąteczny tutaj. To ono jest takie, wiecie, solidne, metalowe. Bardzo fajne i wiem, że na lata mi posłuży. Ja je zamawiałam na Allegro w zeszłym roku, także jakby ktoś pytał. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj mam mój wieniec, który jest cały brokatowy, więc on się sypie. Rok temu chyba był albo na moim takim ala stoliku, albo na parapecie, albo na stole. A teraz pomyślałam, że powieszę go jednak sobie. Założenie było takie, że on będzie wisiał na jakichś drzwiach. Ale ponieważ się sypał, to uznałam, że nie chcę, żeby tam wszędzie był brokat. Ale co tam. No i słuchajcie, nie miałam haczyka. Wydawało mi się, że mam taki haczyk, na który mam powieszone też ręcznik na przykład w łazience, ale słuchajcie, ja zawsze coś wymyślę. Zawiązałam tutaj żyłkę, żeby było na czym powiesić. Żyłki może widać delikatnie, a to jest w ogóle od rolety na okna. Także ja to przykleiłam do drzwi, tutaj znalazłam taki zatrzask, żeby można było tutaj włożyć, powiesić. No po prostu powiem Wam szczerze, że czasem czuję się jak taki MacGyver i albo pani złota rączka. O, chciałam powiesić sobie wianuszek i sobie powiesiłam. Wszystko jak na razie się trzyma. No zobaczymy, jak długo to wytrzymam. Mam nadzieję, że się nie urwie. Ale na razie pięknie wisi. Także słuchajcie, mój plan wypełniony na dziś. Tak jak chciałam wszystko właśnie tutaj ozdobić, tak też zrobiłam. Wszystkie ozdoby wyjęłam. No ja za dużo tych ozdób nie mam, tak jak widzicie. To nie jest tak, że cały dom jest przystrojony. Wszędzie choinki albo jakieś jemioły, albo jeszcze coś. W kuchni w zasadzie nic nie stoi. Mój dziadek stoi, ale on stoi cały rok. Także jak mi jeszcze coś wpadnie w oko, słuchajcie, to może coś się pojawi, może coś sobie kupię. A jak nie, to i tak uważam, że jest naprawdę ładnie. Tamta choinka też pięknie wygląda. Tam są tylko szyszki w zasadzie na niej i światełka i też uważam, że jest pięknie. No to jest coś, co lubię akurat. Jest tak, mam wrażenie, nie ma takiego przepychu, a jest ładnie i klimatycznie. Bardzo cieszę się, że udało mi się ogarnąć to mieszkanie dzisiaj i te ozdoby wszystkie. Może nie ma tego dużo, ale dla mnie ten klimat jest naprawdę bardzo fajny i są takie drobne rzeczy, ale które właśnie robią klimat. Także mam wrażenie, że mimo wszystko coś tutaj się pojawiło, jest dużo światełek, jest też obrus, wiecie, ten wieniec tutaj na drzwiach, tak? Mam tutaj takie drobne elementy. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że to był taki bardzo dobry dzień. Mam w ogóle bardzo dobry humor i od rana w zasadzie tak było. Bardzo też, słuchajcie, podoba mi się ten dres, który uważam, że jest przepiękny i on też pewnie w dużej mierze robi ten klimat i no nie wiem, trzeba sobie jakoś, mam wrażenie, też umilać ten czas i w domu, i ten czas przedświąteczny, także ogólnie jestem bardzo zadowolona. Cieszę się też, że towarzyszyliście mi przy tym ubieraniu choinki, mojej choinki i dekorowaniu mieszkania, także mam nadzieję, że Wam się podobało, może zaczerpnęliście jakieś inspiracje. Także co, ja się będę z Wami żegnać, widzimy się już jutro, także cieszę się, w ogóle ja zaczynam weekend, także w ogóle super, bo będę mogła w końcu i się wyspać i odpocząć i też się cieszę, naprawdę, cieszę się. Także co, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się już jutro, także do zobaczenia, pa!